Nie dam się wyprzedzić. No i co za challenge? Bo to jest challenge, kto weźmie więcej? Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, ze mną Joszelka, która tutaj... Joszelka się zatruła, o nie, tak, tylko łapki ją wyleczą. Tylko łapki w górę. Tak jest, tak, zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy... Drzwi mnie przygniotły! Dobra, Joszelka, w co dzisiaj gramy? Motor Town Behind the Wheel. Tak jest, dokładnie. To ty robisz na łóżku. Poczekaj tu. Dobra, kopa zasady. Słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy najszybszą furę. Chyba najszybszą furę, jaka w ogóle jest dostępna w tej grze. Tak? Tak mi się wydaje. Wsiadaj tutaj, wsiadaj z boku. Nie jestem z boku. Chciałam usiąść. No to wsiadaj. Jedzę. No, no jak tu wyjeżdżają normalnie. To jak wyjechał ci normalnie. Wyjeżdżałem tu pasztety, nie? Dobra. Taki na kanapę. Więc słuchajcie, dzisiaj sprawdzamy... Mikołaj. Gdzie? A faktycznie Mikołaj na przystanku, racja. Dzisiaj sprawdzimy najszybszą furę chyba, jaka w ogóle jest w tej grze, tak mi się wydaje. Ja? To za 300 ta. Ja, to za 300 tysięcy, nie? Ja też mam ją zabrać? Poczekaj, a nie, a możesz? No pewnie tak. To jest chyba 20 poziomu, nie wiem czy tam ten. No dobra, 20 poziom, nie mogę. No. Joszelka nie może, Joszelka nie może. No, ogólnie jak pamiętacie, najfajniejsza, najszybsza jaką ostatnio robiliśmy, to była ta za 80 tysięcy Ford Focus, no nie? Mhm. To był kosmos, lepszy od Toyoty Supry jest ten samochód. Tego wezmę. Także możesz go wziąć. A ja wezmę, wypożyczę. Zobaczmy, czekaj, właśnie jedną rzecz. Ja sobie tylko sprawdzę. Tak? A, tu nie możemy, dobra. Tam chyba było 320 koni. A tutaj? Tu jest V8. Sprawdziłeś? V8 320 koni tu jest w tym, co teraz będę pożyczał. Wypożycz. Pyk. Okej. Okay. Dobra. Żeby ci nie zgasł przypadkiem. A, proszę cię. Dobra, weź tu się ustaw. Bo ja muszę ustawić, no tak. Ustaw no, się z boczku. Ustaw się z boczku. No, dobra, na ry. Nie, nie ma ręcznego. Dobra, okej. 3, 4. Ej, niemożliwe. Ej, to jest niesamowite, niemożliwe, no po prostu. Czekaj, muszę przyhamować. Czekaj, to jest niefajne, kiedy ścigasz się w mieście, gdzie... Ej, nie, no, ale bez jaj, to słuchaj, ten Ford Focus jest lepszy niż ten, czekaj, poczekaj, tu zatrzymaj się! Czekaj, zakręt! Zatrzymaj się, ja tu patrzę jedną rzecz, pojedziemy w drugą stronę, słuchaj. No teraz to... Chodź, zawracaj, pojedziemy w drugą stronę i zobaczymy prędkość maksymalną. Ej, to jest niemożliwe, to się okazuje, że Ford Focus jest za 80 tysięcy, jest szybszy od Lambo? No bo Lambo to jest tylko pokazowe. No proszę cię. Ale ma większą prędkość maksymalną chyba, wiesz? Ty masz po prostu pokazowe lampy, no i się rozbija. Nie, a nie mogę opanować tego auta, nie? Ono normalnie cały czas bokiem idzie. No ja próbuję ci siedzieć na zderzaku. Autobus! Spoko, nic się nie stało. Ty, że się dobrze bawisz? Nie, słuchajcie... drogie te auto, 300 tysięcy, ale nie polecam. Totalnie. Na razie je wypożyczyłeś, więc to się nie przejmuj. Póki nie twoje, to wiesz. Dokładnie, dobra, jedź za mną. Jadę. Ale latasz normalnie. No właśnie, te auto jest jakieś takie, nie wiem, ładnie wygląda, ale tak nie do końca do mnie przemawia. A! Zakręt! Jerona! Ja prawie do wody wpadłem. No ja też prawie do wody wpadłem, to jest po prostu tak się źle tym prowadzi. Ten Ford Focus to jest pikuś w porównaniu z tym Lambo. Jesteś pewien? Z prowadzeniem, no tak, no bo ja już go jeździłem przecież nim. Także słuchajcie, no nie, no naprawdę. Ale wybierz jakąś drogę, która nie będzie zawija sami. No właśnie, jedziemy na autostradę, żeby zobaczyć prędkość maksymalną. Czekaj, bo... dachowałam. Joszelka. No co, wywaliło mnie na trawkę. Dobra, czekajcie, o ile pamiętam, Ford Focus rozpędza się do 212 km na godzinę. Twoje Lambo Bambo? No właśnie, zaraz sprawdzimy. Dobra, czekaj, tak, ja to się ładnie ustawię. Tam. Tylko zróbmy może było więcej... O, do rozpędu. O. Czy będziesz więcej rozpędu? Ja? Dobra, gotowa? Chodź tutaj, ustaw. No to gotowa, bokiem stojąc. Dobra, weź ty ustaw, normalnie, ładnie. Dobra, uwaga. 3, 4,
To jest niemożliwe. Ford Focus ma chyba napęd na 4 i dlatego szybciej się zbiera. Zobaczymy, czy będę wyprzedzał go, czy nie. Okej. Tak. No to po prostu nie, no bez jaj. Jestem w szoku. Policja mnie goni, jadę prawie 200. Mnie też policja goni, a ile jedziesz? 200. Aha, ja jadę 170. Czekaj, muszę. Ale lepiej się skręca. A i w ogóle tu jest wypożyczenie tego auta jest nie na 10 minut, tylko jest na 6 minut. Ale wygrałam w sumie. Czekaj, sprawdzę prędkość maksymalną. Tu jest trochę z górki, więc trochę oszukam. No ale w sumie tamtym też oszukaliśmy, też jechaliśmy z górki. Wow! Tak właśnie było, tylko uważaj na wodę. Tyle w temacie chyba. Uszkodziłem chłodzenie. Ale co wejdź bez mi pomoc na czołówkę, drogową, na czołówkę przywaliłem. Pomoc drogową proszę zabrać. Nie, słuchajcie, to jest po prostu masakra. Nie, w życiu. Nie będę kupował tego auta. Nie, naprawdę, słuchajcie, to się nie opłaca. Dymisz się. Te ja cię nawet spojrzę jest... mapę widzę. Tak? Tak. To auto jest totalnie wyganiam nieopłacalne. Się. To jest złom. Za 300 tysięcy. Oczywiście można stuningować go, oczywiście podejrzewam. I być może tutaj tkwi haczyk, że po prostu tę lampę można lepiej stuningować. No nie? Może być taka opcja. Okej, słuchajcie moi drodzy, Jaszorka utopiła auto, więc musieliśmy tutaj wrócić. Okazuje się, że do warsztatu nie jesteśmy w stanie wziąć samochodu, który wypożyczyliśmy. Także nie możemy sprawdzić, jakie są opcje tuningu tych samochodów. Dokładnie. Bo może faktycznie jest tak, że po prostu nie jest droższy, bo ma jakąś super opcję tuningu, nie? No, może tak być. Może tak być, no. A ten jest po prostu szybszy w podstawce. On też ma V8 w ogóle. No właśnie, wiem, też miał V8 320 koni, jak pamiętam. Mhm, tak. No. Dobra, słuchajcie, więc teraz pora na challenge, to znaczy wsiadamy i będziemy musieli przewieźć jak największą ilość autostopowiczów. Kto więcej, ten wygrywa. Także okay. Ja już wypożyczam, proszę bardzo. Ale co twoje tam stało przecież? Ale zepsute, wiesz o tym? Aha, dobra, no. Tu coś się dzieje, no. Dobra, więc czekaj, ja już patrzę na minimapę, gdzie mam najbliższego swojego. Okej, okay, dobra, gotowa? Czekaj chwilę, muszę sobie zaznaczyć. Ja, zaznacz sobie. Już? Jeszcze nie. Już? Już. 3, 4. No nie, chyba w tym samym kierunku jedziemy. Będzie mój! Nie! Nie dam się wyprzedzić. No i co za prawa? Jaki pa... Bo to jest challenge! Kto weźmie więcej? Nie, to z dwóch w ogóle. Chyba w łapę. Czekaj. Pamiętaj, że liczy się to, ile... Ojej. A ja mogę przewieźć tylko jednego, więc... Jest... No ja też mogę tylko... A ile ja mogę przewieźć? 10? To... dwóch tam jest? Nie. Nie ma tam dwóch. W ogóle. Znaczy no, ja tam. Jesteś super. Ja tam. No to jest challenge, to jest wyzwanie, super halo. Jesteś. Ale przynajmniej uczciwy powinieneś być. Jaki nie. Uczciwy? Jak, aha, czyli dla ciebie challenge to nieważne, czy z zasadami, czy bez. Rona, no. Nie, no weź się z tym, no. A żebyś się utopił. A żebyś ty się utopiła, wiesz, bo normalnie ja tutaj już to ja nie wiem. Jeszcze, czy ty się utopiłaś naprawdę teraz? Myślałam. Jedź pan. Dobra, ja tu cisnę. Ja się z tobą nie bawię. Jak ty się nie chcesz być uczciwy. Jaki uczciwy? Grać uczciwie, to ja się z tobą nie bawię i przegrałeś już od razu. Joszelka, nieprawda, kłamczysz. Napiszcie w komentarzach, przegranym. Że... Napisz... Dla mnie jesteś przegrany. Joszelka przegrana. Ej, policja jedzie. Dobra, luz, spoko. Dobrze, nie ma problemu. Tylko, żebym teraz nie wyrąbał się na niczym. A niestety właśnie chyba wyjechałem za bardzo, tak, nie trzeba. No i dobrze. A mi to wody nie, bez ja już uszkodziłem silnik i uszkodziłem chłodnicę. To auto jest takie niskie, że o krawężnik się zahacza. Przepraszam, no to nawet nie krawężnik, tylko asfalt. Mija mnie jakieś Lambo Bambo, nawet dwa. Oj, maluszek, oj. Nie, Rona, po prostu ja nie wiem, jak mi psiklo. To auto jest beznadziejne po prostu. No co marudzisz, paruwo? Masz szybszego Forda Focusa, który się fajnie trzyma drogi, ma napęd na 4. Potrafi skręcać i w ogóle. Tak, tak, no. A no. Ten to jest jakaś masakra po prostu. Jeszcze, pałeczki mnie gonią. Pałeczki? Tak. Fajnie. Fajnie tam masz. Dobra, jadę stąd, jadę stąd. Musisz ustawić jedną rzecz. Ustawić to sobie tu. Nie, drzewa! Dobra, spokojnie. Drzewa się pokonały? Nie, nic się nie dzieje. Sprawie jak leśnik. A
naleśnik. No bez jej, naprawdę, to auto się w ogóle nie trzyma drogi. No co? Co to miało być? No i co marudzisz? Czemu to auto jest takie niskie? No i co marudzisz, paruwo? Dobra, poczekaj, muszę tutaj włączyć coś chyba. A dobra, zostawimy na trybie sportowym. On za chwilę. Smacznego. On za chwilę prawdopodobnie już tutaj mu. O. Ten silnik się odgrzeje, przegrzany. Odgrzeje mu się? Nie, no po prostu to jest, ja nie wiem. To, jak można tak szybko załatwić samochód? No, nie wiem. To jest pytanie do ciebie. No właśnie. Ej, nie, naprawdę, słuchajcie. Nie bierzcie tego auta. Jest straszne. Okropne. Znaczy ładnie wygląda, mega fajnie wygląda, to jest wow. Ale jak jest stoi. Jest niefunkcjonalny. Jest super jak stoi. Dobra, muszę włączyć tryb komfort, żeby mi się silnik odgrzał. Bo niestety nie dam rady go schłodzić. No. No niestety chłodnica jest rozwalona. Ktoś chłodnicę rozwalił w tym aucie. Ja nawet na komforcie przegrzewam silnik. Nie no, naprawdę. Ojej, doganiam cię. To jest porąbane w ogóle. Oj, czyżbym cię doganiała? Chyba tak, więc ja już tutaj włączam tryb sport. Nawet pomimo tego, że mnie Paweł dzisiaj zrobił w konia? Chyba w lamę. Ty i plucie jak lama? Zgadza się. Dobra, 700 metrów, bo będę musiał go zrzucić. Dobra, tryb komfort. No i bardzo dobrze. No nie, naprawdę, nie, no słuchajcie, to auto jest po prostu, ja nie jestem w stanie nawet na asfalt wjechać. Wjeżdżam z trawnika na asfalt i automatycznie co się dzieje? Przywalam w asfalt. Samochód po prostu jedzie po asfalcie i policja mnie teraz goni. Dlaczego mnie goni policja? Bo masz takie niebezpieczne autko. Nie, no tak, bo chyba tak. Niebezpieczne auto. Nie trzyma drogi, w ogóle 40 level wbiłem, chciałem powiedzieć. Tak? A ja właśnie oddałam auto stopownicza. Tak. Nie zatrzymuje się, nie zatrzymuje się. To zaraz hajtuje. Dobra, czekaj, gdzie tu jest jakiś ten? Potrzebuję pasażer. Autostopowicz szybko. Halo? Nie ma żadnych autostop. O, tu jest autostopowicz. Dobra, biorę autostop. Czekaj, Joszoka tam już idzie. Dobra, jedź. Nie tryb komfort, tylko dawaj sportowy, szybko. No, tu pojawił się bliżej. Dobra, spoko. Bliżej jakiś jest? Nie, Joszelka mojego bierze. Ja się w ogóle nie zatrzymuję, bo policja mnie ściga, więc nie chcę tutaj zostać. O, dobra. Jerona. Dawaj, szybko. Jaszelka, wziąłeś go już? Tak. Wziąłem innego, mówię, że mi się pojawił inny. No ja właśnie tam jadę. A, zablokuję ci drogę. Ale już wzięłam. Nie! Ej, faktycznie go wzięła? Niemożliwe, po prostu. To jest jeszcze jeden. O, tam jest gdzieś. Ja jestem uczciwa. No tak, uczciwa, ja podebrałaś mi mojego. Mojego autostopowicza, którego wiedziałam, że tam stoi, nie? Dobra, tu na skróty przejadę. Mhm. O, nie. Dobra. Nie, słuchajcie, po prostu. Nie. Nie będę nigdy chciał żadnego Lambo. Nawet w prawdziwym życiu? Zniechęcimy się. Znaczy nie, jak za darmo to wezmę. Ja bym mieć Chevroleta w prawdziwym życiu, takiego fajnego. Jak za darmo to wezmę i sprzedam. Tylko za darmo? O, czekaj. Tutaj te krawężniki to jest jakaś poracha. Dobra, dzień dobry. I to w ogóle ja na tym nie wiem, masakra. Nie wiesz? Na tym nie wiesz? Ja nie wiem, po prostu tu jest taka masakra. Masakra, ujujujujuj. No tak, najlepiej, jeszcze wjedź mi tym Nissanem. Dobra, to no. Jadę po kolejnego pana Augustopowicza. Co, ty już trzeciego będziesz brała? Niemożliwe po prostu. Niemożliwe. No tak, ty tak się guzdrzesz. Ja, nie no, słuchajcie, no to jest auto porażka, nie? O, czekaj, to mogę na skróty przejechać chyba. Nie! Okej, okay, dobra. No gdzie mi wyjeżdżasz przed maskiem? Co jest? Dobra, czekaj, spokojnie. Ja na szczęście mam bardzo bliziutko tego ziomeczka dostarczyć. Mhm. Okej.
Dawaj, dawaj wsteczny. Boże, wsteczna w mnie nie działa. Dobra, jak spoko. Co, nawet wsteczny ci nie działa? No nie działa mi tak powinien. No ale, czyli go jednak masz. Dobra, ja jadę po trzeciego. Dobra. No ale wrzuć jedynkę, wrzuć, hopie! Dobra, jedziemy. Tędy? Ja totalnie na skróty już zaczynam jeździć, bo po prostu normalnie nie wyrobię się. Nawet nie dbasz o to autko. Boże, to już jest, to auto to już jest, wiesz co? To już nawet nie jest auto? To już nie jest auto. Chłodnica na czerwono. Silnik na... O rany. O nie! Dobra, na pomarańczowo. Dobra, dobra. Czy ty już wziąłeś tego trzeciego, czy jeszcze jedziesz po niego? Tak, wzięłam go. Wzięłaś go, dobra. Ja właśnie, ja w tym momencie właśnie też biorę trzeciego. Okej. Okay. Masakra. Nie, ale ja pamiętam jak ten Fordem Focusem robiliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, zobaczcie sobie koniecznie. To przecież ten samochód, on tak cisnął po prostu, tak normalnie się rwał. Tak, prawda, tak było. Mam nadzieję tylko, że teraz go nie utopię. Ażeby ci się utopi. Jak ci się utopi, to się zeruje. Czemu ty mi grozisz? To zróbmy tak, o, jak utopisz auto, to zerujesz w ogóle swój ten. Nieprawda. Czemu co jest? Znowu! Żeby ci się przegrzał. Zaraz mi się przegrzewa. Ażeby ci się przegrzał tak doszczętnie. Ci zaraz dam doszczętnie. Na szczęście tutaj mi tak w miarę blisko tutaj rzuca. Okej. Okay. Dobra, ja już mam bliziutko znowu. Ej, normalnie w to samo miejsce cały czas wożę ich. Jak bliziutko, no, jak tak fajnie. Tak, żeś se wybrał. Ale czad! Dobra, czekaj. To już muszę zacząć hamować. Lepiej zacznij wcześniej, żebyś się nie utopił. Dobra, dostarczyłem trzeciego. Spoko, spoko. Czekaj, tutaj jest czwarty. Dawaj, 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 no jeźdź, rzucaj tam jedyneczkę! Jerona. Masakra! Ale to jest nieuczciwe, powiem wam. O, proszę cię, nieuczciwe. To jest nieuczciwe. Nie dość, że próbował mnie oszukać, że tam żadnego stopowicza nie ma. No bo nie było. Totalnie wcale go nie było. Nie? Wcale nie był oznaczony dla wszystkich. Ale totalnie wcale to nie było tak, że tam był jeden oznaczony. A, no i uczciwie jedziemy asfaltem, nie? Cały czas, tak. Uczciwie, ja cały czas jadę asfaltem. Tak, dokładnie. On popyla po drogach zielonych. A, tam proszę cię. Bardzo uczciwie i dostaję wszystko, co jest blisko, a ja mam 4, 5, 6 kilometrów oddalonych od siebie. Dobra, ja czwartego już wziąłem właśnie. Super. Elegancko, no. Czekaj, jak bo to... Jak mi jest niezmiernie miło. Ja tu muszę chyba tędy pojechać. To jest jakaś nowa droga asfaltowa. Znaczy ona kiedyś tu będzie, nie? Tu mają budować tą drogę asfaltową już za jakiś czas. Już w przyszłym roku się pojawi. Mhm. Jakie to buty? Czekaj, tutaj chyba muszę dać jednak... Ojejku... Nie ma opcji... Nie radzisz sobie? Jeszcze ty masz czwartego, którego? No ja cały czas jeżdżę. Z trzecim? Jeżdżę, tak. Okej, czyli cały czas trzeciego wozisz, okej. Tak. No bo mówię, że twoje to są obok siebie i to jest super, a moje to niestety... No są trochę daleko. O, tam... Zrobić drogowy. Gra uczciwa jest. Bardzo uczciwa. Czemu te auto się tak kopci? Co to, nitro jakie? Grilla tam ktoś robi? No, robi. Ja nie wiem. Uspokój się. Dawaj go tu, dawaj, to sportowy z powrotem, jedziemy. Nie, to jest po prostu porażka. Okej. Okay. O, 41 poziom wbiłem elegancko. I teraz tak, czekaj, gdzie my tu mamy? Tutaj pojedziemy sobie chyba jakoś tutaj, chyba ten za chwilę jakoś w lewo. A, nawet w sumie tu jest droga, dobra, to mogę pojechać ten. Dobra, czekam, muszę znowu tutaj włączyć tryb komfort. Bo niestety auto mi się grzeje, jak nie wiem. Ojejku, jak mi psikla. Ja, a ty hop, jak ty jedziesz, czekaj. O, czekaj, kilometr 700, to mogę tędy? Tu jest jakaś woda, czemu tu jest jakaś woda? A, chyba tędy przejadę. Tak, no jedziesz tym, jedziesz, jedziesz. Dobra, trzeci oddany. Czwarty zaraz też będzie na miejscu. Jak czwarty zaraz będzie na miejscu? No czwarty będzie na miejscu zaraz. Ja czwartego właśnie dowożę i będziemy kończyć odcinek. No ja mówię, że i będziemy się podsumowywać. Mam... Co? 900 metrów. Do odwożenia czwartego. Co ty gadasz? Jakie czy... No tak. No nie. Widzisz, że tylko ty masz takie ułatwienia w tej grze. Ja. Dawaj, sportowy z powrotem.
Ja muszę się przełączać cały czas. No stop się muszę przełączać między jednym a drugim trybem, przecież no nie da się tak. 500 metrów? Nie. I to jest niesprawiedliwe, bo Joszoka ma szybszy samochód. Ja niesprawiedliwe. I cały czas jeździ po... Nie dość, że próbował mnie... I cały czas jeździ na skróty. Nie to co ja, że jadę nie. cały czas po prostu legalnie... Ja jadę drogą cały drogą, czas. Tak. Totalnie cały czas drogą jadę. 200 metrów. 400 metrów mi zostało. No to pierwsze. Nieprawda. No ja już go oddaję w zasadzie w tym momencie. Ja prawie już też go oddaję. No. W tym momencie prawie go oddaję. Co to za drzewo, które nie mogę przejechać? Co to ma być? Dobra, oddany. Czekaj. Oddany, 100 metrów. Czwarty oddany. Jeszcze jaka coś przerywa, coś mówisz? Co pacharuwa, no. Taki to jest układ z Pawłem, no. Pa, teraz, i teraz będzie kto najszybciej w domu jeszcze, czekaj. Cyk, plak, dostarczymy. No ty, I kto najszybciej do domu dojedzie? W domu. O, dojechałem. No to chyba cię to pogrzało. Co? No było tak ustalone przecież. No tak, jasne, na pewno. Tak było ustalone, że taki challenge. Pierwszy się utopi, wygrałam. Dobra. Więc moi drodzy, chyba tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Pa pa, następnego! I nie bierzcie Lambo. Chyba, że tak. Jest coś, o czym nie wiem o tym Lambo, to dajcie znać w komentarzu. Dokładnie. Tragedia. Dzięki, że zostałeś do końca. Przy okazji zapraszam cię na poprzedni odcinek, jeżeli nie widziałeś. No tutaj. Wystarczy kliknąć.